Generalnie bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Myślę, że byliśmy dobrze do tego meczu przygotowani. Wszyscy zagrali to, co mieli zagrać. Myślę, że taktycznie sprawdziło się to, na co byliśmy przygotowani. I tyle. No, zaczynamy grać coraz lepszą siatkówkę, coraz lepiej się ze sobą czujemy na boisku. Myślę, że to zaprocentuje gdzieś tam w playoffach i to były bardzo ważne 3 punkty. Niestety przegrywamy z MKS-em Będzin 3-0. Przez pierwsze 2 sety toczyliśmy równą walkę. Tak naprawdę gra toczyła się do końcówek. Trzeba przyznać, że zespół będzie na super zagrywa, no to też jest na pewno atut własnej hali. O trzecim secie myślę, że musimy zapomnieć, bo dostaliśmy tyle asów, zrobiliśmy tyle błędów, że nie ma na to miejsca na tym poziomie i skutek jest taki, że przegrywamy set do 13. Musimy z tego wyciągnąć wnioski. Mecz wygrany, spodziewaliśmy się ciężkiego boju. No myślę, że 2 sety były twarde, wyrównane. Początek Wrocław nam odskoczył, potem myślę, że utrzymaliśmy koncentrację, cierpliwość. Mówię, wygraliśmy 2 sety na przewagi, trzeci już zaczął się bardzo dobrze dla nas, pod pełną kontrolą. Myślę, że jakby to powiedzieć, odebraliśmy im chęć do gry w trzecim secie, także najważniejsze 3 punkty.